dzisiaj. Stankowicz, Kowalewski i Żigić. Niesamowite pudło teraz napastnika Czerwonej Zvezdy. To była najlepsza okazja tego spotkania. Strzał Stankowicza. Kowalewski odbija piłkę przed siebie i Żigić pudłuje z 3 metrów. Znakomita okazja. Żigić do Vukicia. Na lewej stronie jest Keszman. Żigić trójką atakują Serbowie. Właśnie teraz napastnik Atletico Madryt na lewej stronie boiska, blisko niego Łaszczyński. Keszman znakomicie zagrywa do Vukicia, może być groźnie. Stankowicz! Niewiele pomylił się teraz kapitan reprezentacji Serbii i Czarnogóry. Tak, bardzo ładnie spowolniona akcja tutaj na lewej stronie. No i ożywiony Ilja Petkowicz od razu po tej akcji swoich podopiecznych. Zawodnik, który miał tutaj na lewej stronie boiska piłkę, poczekał aż... Stankowicz te 30 metrów na pełnym gazie podłączył się do akcji, wyłożył piłkę znakomicie. No i prawą nogą Dejan Stankowicz, Cebolewski w kierunku Frankowskiego, ten twardo walczył z Widiciem. Vukić, świetnie Sobolewski w odbiorze piłki, Kosowski, szansa dla polskiej reprezentacji, Kosowski, do środkowania Sobolewski, będzie gol! Nie tak, gol! Tomasz Frankowski, 1-0. I słuszna radość Radosława Sobolewskiego, bo to w 90% jego zasługa, że reprezentacja Polski zdobywa bramkę. Trochę szkoda, że nie udało mu się po swoim strzale zdobyć bramki i że Tomek musiał tę piłkę dobić, bo rzeczywiście Sobolewski świetnie odebrał piłkę, świetnie zagrał na prawo do Kosowskiego. Nie został za akcją Sobolewski, wiedział, że jeszcze w tej akcji może być przydatny. Zobaczymy. Kosowski, Sobolewski, nieczysto trafił w piłkę i paradoksalnie to chyba zadecydowało o powodzeniu tej akcji. Frankowski, dużo szczęścia, ale dobry napastnik ma to szczęście. Ma przede wszystkim świetnego nosa Tomek. Tak jest. Franek, łowca bramek po raz kolejny. Znakomity bilans ma Tomasz Frankowski w reprezentacji Pawła Janasa, bowiem, proszę Państwa, to jest jego 13 mecz w kadrze i 8 gol. Znakomita średnia pod wodzą tego selekcjonera Tomasza Frankowskiego. Keszman, 1-0 prowadzi Polska po 30 minutach w Kijowie. Keszman, świetne podanie, jest 1-1. Tak jak Radosław Sobolewski popisał się w akcji 2 minuty temu, tak teraz znakomicie Keszman wykłada piłkę Nikoli Żigiciowi. I w 32 minucie spotkania Serbowie wyrównują. Tak, powiedziałbym, że Polski zespół pozwolił sobie bez bólu zupełnie tę bramkę strzelić. Akcja sprzed minuty nie była żadnym dzwonkiem ostrzegawczym. Keszman między Baszczyńskim, między Jopem. Nie zdążył Jacek Bąk. No i Kowalewski musiał wyjmować piłkę z siatki. Na 6 metrze znakomicie znalazł się Nikola Żigić i piłkarz z Czerwonej Zvezdy. Teraz na prawej stronie Kosowski. Dobre dośrodkowanie, Frankowski! Znakomita piłka teraz od Kamila Kosowskiego. Świetnie zagrał prawą nogą do Frankowskiego. Zrobił co mógł Tomasz Frankowski. No ale tym razem spokojnie Jewicz. Już podanie do Keszmana. Już będzie szansa dla naszych rywali. Keszman i znowu Żigić w polu karnym. Piłka do Żigicia! No i boczna siatka, ale niezwykle groźny jest Nikola Żigić. No i w tej sytuacji kłopot z nim miał Jacek Bąki. Znów z lewej strony boiska. Znakomite dośrodkowanie Matei Keszmana. Widzimy to w powtórce. Mieliśmy nadzieję, że i Kosowski, i Gurawski, i Dudka, i czasem Marcin Baszczyński będą więcej takich akcji przeprowadzali. Zbyt rzadko na razie usiłują. Tomasz Frankowski tym razem nie w polu karnym, a daleko od niego wykonać ten stały element gry. Rasiak i gol! 2-1 Grzegorz Rasiak. Znakomicie wykończył akcję. Napastnik Derby Kanty, odzyskujemy prowadzenie. W 37 minucie spotkania na stadionie Dynamo Kijów Grzegorz Rasiak precyzyjnym strzałem głową pokonuje Jewricza. I to jest dla Grzegorza Rasiaka 4. gol w 19. występie. Rasiak strzelił także bramkę w Płocku 2 lata temu, tak więc ma szczęście do Serbów. Ten piłkarz, fantastyczne podanie od Tomasza Frankowskiego i doskonała gra głową Grzegorza Rasiaka potwierdziła się w tej sytuacji. Widzimy raz jeszcze bramkę, po której odzyskujemy prowadzenie. Bardzo przyjemnie, bo nie dość, że zdobywa Grzesiek bramkę dającą nam prowadzenie, to jeszcze naprawdę piękna bramka. Po to przychodzi się na mecz. Kosowski, uwaga, będzie szansa dla naszej reprezentacji. Kamil Kosowski oddaje piłkę Dudce, nie ma spalonego Dudka.
I rzut karny, proszę Państwa. 3-1 może być za chwilę, jeśli jedenastkę wykorzysta nasza reprezentacja. Dariusz Dudka trafia w rękę. Realizator pokazuje nam Gorana Gawrancicia. Zobaczymy być może w powtórce, czy to jest fakt, ale znakomicie układa nam się w tej chwili to spotkanie. Dariusz Dudka, no tak, wysunięta ręka Markowicza, tego, który dostał żółtą kartkę. I za chwilę Tomasz Frankowski stanie przed szansą zdobycia swojego 9. gola w reprezentacji Polski. Frankowski kontra Jevrić, Frankowski! Wstrzymany ten rzut karny. Przepraszający gest Frankowskiego. A widzimy groźną minę zrobił Oleg Orechow. Jeszcze musimy poczekać chwilę na ten moment, kiedy Tomasz Frankowski pokona lub nie Dragosława Jevricia z rzutu karnego. Frankowski, gol! 3-1! A więc miał nosa Paweł Janas z zestawieniem linii napastników, trochę z konieczności ze względu na kontuzję Macieja Żurawskiego. Widzimy opatrywane w tej chwili za linią boczną Mateja Kerzman. Ale Tomasz Frankowski w 42. minucie spotkania podwyższa prowadzenie naszej reprezentacji. Pewny, bardzo dobry strzał. W polu karnym Grzegorz Rasiak. Jeszcze nie koniec tej akcji. Diordiewicz do Stankowicza. Nie ma spalonego. Stankowicz, Kowalewski broni. Będzie gol, nie. Wychodzimy cało z tej opresji. Uwaga, groźnie Serbowie. Markowicz, pole karne. Żygić trzymuje piłkę. Żygić, wycofanie. Kowalewski myli się. Teraz Vukić. Chyba się nie pomylił, tylko któremuś z naszych zawodników udało się tę piłkę jednak wybić na rzut rożny. No na pewno tak było, skoro jest rzut rożny, zobaczmy. Stankowicz, dośrodkowanie pod naszą bramkę. Kowalewski zostaje w bramce i to był błąd. Jest 3-2. A bramkę dla reprezentacji Serbii i Czarnogóry zdobywa jej stoper, grający z numerem 5, Nemanja Vidić, 23-latek ze Spartaka Moskwa. To jego pierwszy gol w kadrze w 13. występie Serbii i Czarnogóry. A co ciekawe, strzela gola swojemu koledze klubowemu, bowiem Wojciech Kowalewski jest także bramkarzem Spartaka. Widzimy dośrodkowanie Stankowicza. No i Vidić pakuje piłkę do siatki mimo asysty aż 3 piłkarzy naszej reprezentacji. Maćku, co powiesz o tej bramce straconej przez nasz zespół? No na pewno, kiedy zawodnik jest kryty przez 3 zawodników, przez 3 przeciwników, nie powinien tak łatwo dojść do strzału. 3-2 prowadzą Polacy. Groźnie pod naszą bramką. Job tym razem się pomylił. No i Ilić, Kowalewski, świetnie. Tym razem sekundy po wejściu na boisko. Sasza Ilić mógł doprowadzić do wyniku remisowego. Jeszcze jeden rzut rożny. Tym razem zdenerwowany Paweł Janasi ma ku temu powody. Tylko Sebastian Mila na naszej połowie poza polem karnym. Wszyscy nasi reprezentanci pozostali bronią. My oglądamy powtórkę w tej chwili, a już piłka pod naszą bramką. Uwaga, Diordiewicz! Obok lewego słupka było bardzo groźnie. 6 nowych piłkarzy w drużynie trenera Ilii Petkowicza. Liuboja właśnie przy piłce, blisko niego Dariusz Dudka. Liuboja, dośrodkowanie, wychodzi z bramki Sebastian Przyrowski. Pierwsza interwencja naszego bramkarza. No i była to interwencja bardzo zła i ogromne szczęście miał ten młody zawodnik. Ale liczmy na to, że najgorsze, co mu się mogło przytrafić w tym i w najbliższych meczach, już za nim w tej chwili. Tak jest, może to były złe, miłego początki. Sebastian Przyrowski, zobaczmy, złapał piłkę, tak się wydawało przez chwilę, no i mając blisko siebie tak doświadczonego piłkarza jak Savo Miloševič, trzeba powiedzieć, że Przyrowski miał ogromnie dużo szczęścia, gdybyśmy teraz stracili bramkę, no niewątpliwie. Dobrze, że postanowili raczej długo rozgrywać piłkę i nie decydowali się po wycofaniu od linii końcowej na strzał. Marić, dośrodkowanie, Marić i mieliśmy teraz znów ogromnie dużo szczęścia. Pomylił się Vidić, no i ciągle 3-2, chociaż Serbowie tak przycisnęli, że gdyby zdobyli bramkę, byłoby to absolutnie jak najbardziej wyrównanie zasłużone. Vidić tym razem nie głową, ale nogą, minimalnie ponad poprzeczką bramki Sebastiana Przyrowskiego po bardzo dobrym dośrodkowaniu Maricza. Jeśli stracimy gola, jeśli zremisujemy, za chwilę będziemy świadkami rzutów karnych, które wyłonią zwycięzcę w tym meczu. Odsuwa na przepisową odległość naszych reprezentantów ukraiński arbiter przy piłce Liuboja. Uwaga, Liuboja! Przyrowski odbija piłkę i jest 3-2 dla Polski.